Coraz więcej kobiet siada za kierownicą autobusów. Tylko w katowickim przedsiębiorstwie komunikacji miejskiej autobusy prowadzi 29 pani, jednak spółka chce dać szansę kolejnym. Kierowcy wciąż są potrzebni, a PKM Katowice chce obalać mit, że to zajęcie wyłącznie dla mężczyzn. Praca nie jest ciężka fizycznie, a elastyczne godziny mają pozwolić realizować się zawodowo nawet mamom. Jak już byłam w pewnym wieku, nie mogłam sobie znaleźć pracy w swoim zawodzie, więc postanowiłam zrobić prawo jazdy. Prawo jazdy zrobiłam w wieku 40 lat na autobus. I ta praca pozwala mi, zadowala mnie przede wszystkim finansowo. U nas jest bardzo dużo już kobiet, które prowadzą autobusy. W dalszym ciągu wzbudzamy zainteresowanie i podziw i wśród pasażerów oraz wśród uczestników ruchu. Kierowcą autobusu może zostać każda kobieta, która ukończyła 21 lat i posiada prawo jazdy kategorii B. Potencjalne kandydatki nie muszą mieć uprawnień kategorii D, ponieważ te pomoże zdobyć spółka. Istnieje również możliwość współfinansowania takiego kursu przez PKM. I jak się okazuje, panie bardzo sprawnie radzą sobie z obsługą autobusu, stąd uprawnienia mogą zdobyć nawet w 3 miesiące. Do tego jeszcze trzeba zrobić kurs na kwalifikację, czyli przewozu osób w tym przypadku. Panie, myślę, że radzą sobie równie dobrze, co panowie. W tych czasach myślę, że są takie udogodnienia, autobusy są właśnie coraz bardziej nowoczesne i ta siła fizyczna nie jest już tak bardzo potrzebna jak kiedyś. Myślę, że bez względu na wiek, czy panie w wieku 24 lat, czy z panie powyżej, jak najbardziej są mile widziane tutaj na kursach i w pracy. Dziś w PKM Katowice zatrudnionych jest blisko 500 kierowców. Jak podkreśla prezes spółki, statystyki pokazują, że panie jeżdżą bezpieczniej, dlatego powiedzenie jeździć jak baba nabiera innego znaczenia i takimi kierowcami katowicki PKM chce się szczycić. Zachętą do aplikowania mają być też zarobki. Mniej jak 4-5 tysięcy na początek to nie może być, bo to wynika z tych godzin i z tych stawek minimalnych. No to nie jest jakaś wielka, ja mówię o pieniądzach brutto oczywiście, ale to rzeczywiście nie są już złe pieniądze i dość szybko w miarę upływu czasu dostaje się wyższe te stawki. No i po kilku latach, po kilkunastu latach to te już zarobki są bardzo dobre. Według mnie bardzo dobre. Jak ktoś chce jeździć i wykorzystuje limit nadgodzin, to może naprawdę zarobić. Każda zainteresowana jazdą autobusem zawodowo pani, panowie również mile widziani, powinna wypełnić dostępny na stronie PKM Katowice formularz i czekać na odzew ze strony spółki. Możliwa jest również praca w niepełnym wymiarze godzin, a wolnych wakatów jest około 100.